serdecznie na tym spotkaniu. Zaraz będzie początek. Na sam początek oczywiście standardowo przedstawienie drużyn, podziękowanie sponsorom. Sponsorzy, czyli Smakosfera, Kalimex, Kinner, Ebert Production, Studio Abrys i Kotwicz jako partner. Chciałem jeszcze przedstawić zawodników, oczywiście Orły, Harnasia, drużyna kontra El Muchachos. Po stronie Orłów Harnasia mamy Kuba Buchak jako kapitan, Lord Arnold oczywiście, Bartosz Bucha jako Waldziak, Raf Sosins, Jason, Kasper Kulka, Kulson i jeszcze mamy Sebastian Ochman, Żywiec, Luj. Dzisiaj standardowy skład tych zawodników, co się rzadko zmienia. Po stronie El Muchachos mamy Travisa, mamy SMN-a. Travis to oczywiście Kuba Jasek, SMN, Szymon Czopka, Pinias Wakas to jest oczywiście Patryk Multan, Pan, czyli Remigiusz Nycz i kapitan Przemo, Przemek Iwas. I zaraz powinniśmy rozpocząć ten mecz, tam piszę chłopakom na Messengerze, że powinni już zaczynać. Ready jest wypisane na czacie, no 20:30 powinni już zacząć. I czekamy na tę nożówkę. Nie wiem czemu jeszcze nie zaczynają, obie drużyny są ready, tam mi pisałem tylko, żeby o 20:30 właśnie zacząć, nie wcześniej. Bo ja bym nie był gotowy. I zaczynamy ten mecz. Zaczynamy to spotkanie. El Muchachos kontra Orły Harnasia na mapie D-Train. I zobaczymy, jak to się potoczy ten mecz właśnie. Obie drużyny, nie wiem dlaczego nie ma numerków na... To będzie na pewno problematyczne. Brak numerków na górze, a może nie mam X-Raya w ogóle. Dlaczego nie mam X-Raya w ogóle? Zobaczymy, że to się zbugowało. Zobaczmy teraz Coulson z Fragiem. Pan też dokłada Fraga, pan dwa Fragi. Waldziak i Coulson z kolejnymi Fragami. Mamy dwóch na dwóch, ale Waldziak i Coulson mało HP. Na Waldziak już nie żyje, Semen także dokłada Fraga i mamy rundę, w sensie nożówkę dla El Muchachos. Wciąż nie wiem dlaczego nie widzę, nie mam X-Raya. Może będzie to trochę rozwiązane później, teraz już X-Ray chyba jest. Tak, X-Ray się pojawił, numerki na czacie na mapie dalej się nie pojawiły, tak więc no może być problem. A, są numerki na czacie, dobra, wszystko działa. Tak jak powinno, tak więc możemy rozpocząć to spotkanie. Nie wiem dlaczego ciągle się mnie pytają, czy ready? Czy specjalnie napisałem na Messengerze. No dobra, okej, ale zaczęli to spotkanie, zaczęła się pistoletówka, pierwsza runda tego spotkania. I teraz cała drużyna Orłów Harnasia będzie wjeżdżać na Bombsite B. Oni tutaj mogą coś ciekawego pokazać. No w pierwszej rundzie najłatwiej jest chyba wjechać po stronie terrorystów na ten właśnie bombsite B. Na ten bombsite, który jest dalej na mapie od bombsite'u A. Od respa terrorystów oczywiście. No i na spokojnie, terroryści powolutku tutaj wyczekują. Mamy jednego teka u Harnolda, on tam ze smokiem chyba chciał tutaj zasmokować. Zobaczmy, tak, to on długo tutaj chciał rzucić tego smoka na pana, żeby on tutaj nie mógł nic wyciągnąć, ale pan i tak nie udaje mu się. Przemo dokłada fraga, tak więc Przemo z dwoma fragami jest, nie, to SMN tam zabił, SMN znowu z fragiem. I mamy trzech na dwóch, trzech na jednego, bo tutaj jest sam Żywiec Luj, tutaj Travis postarał się o to. Żywiec Luj to jeszcze próbuje, jeden frag na jego koncie z tego Glockaufitu. Ale ma kłopoty, bo nie wie, że na plecach jest kolejny zawodnik. SMN kończy tę rundę. Trzy fragi na jego koncie z tego P2000. No naprawdę pokazał, co potrafi ten zawodnik w pistoletówce. Tak więc mamy rundę dla El Muchachos. Mamy pistoletówkę. I to ważne, ważne to dobrze zacząć na właśnie tej mapie, na mapie D-Train. Bo tak naprawdę po stronie terrorystów tej rundy się tu wygrywa o wiele ciężej niż po stronie CT. Teraz zobaczmy, Jason tutaj powolutku będzie chyba czekał na jakiś skrót. A pan tutaj ależ zraszował, no tu może dużo to pozmieniać, ale niefortunnie wyciągnął to MP9. Stało się tam wyciągnąć, to Coulson dostał prosto w głowę, ale Kaja Karnaś, drużyna Orów, udało im się przebić przez to.
jeden zawodnik za jednego, no to w takiej sytuacji, kiedy mamy, można powiedzieć, eko po stronie terrorystów, to nie jest za dobry wynik. Travis zabija, no ale Walczak dokłada fraga, Pinias jest men z fragami, no ten granat bardzo dobrze wyszedł. Przemo dokłada fraga i mamy rundę, drugą rundę dla El Muchachos. I zobaczmy, czy Orły Harnasze teraz zagrają fulla, czy może... Tak, to będzie już full. To już nie będą patyczkować ci zawodnicy, oni wiedzą, że muszą wygrać tę rundę. Tutaj klatkuje troszeczkę Harnolda, dlatego on zmienię, żeby oglądało się o wiele przyjemniej. Zobaczmy, teraz będzie jakieś starcie. Nie, Pinias tutaj odchodzi, nie będzie krył tej odnogi i tak dobrze. Jak wydawało mi się, że będzie tak na blisko, tak agresywnie. No tutaj się woli wycofać, popatrzeć bardziej tę elkę, żeby tam nikt nie wyszedł. Może tam się bardziej spodziewałem zawodników terrorystów, a oni tutaj podchodzą już powoli tę odnogę, to może się... może to dobrze się skończyć dla tej drużyny. Chociaż tam dwóch zawodników celowanych, to jest Semen i Pinias, oni tutaj mogą poskładać. Na pewno się nie spodziewają dwójki graczy, zawodnicy terrorystów. Zobaczmy teraz Jason, no tutaj będzie przed szansą, Jason aż trafia z tego hałacha. Dobre full auto przeciągnięte i zobaczmy, czy będą chcieli dalej wyjść. SMM tutaj próbuje jakoś zatrzymać, żeby dalej im się nie udało, a tutaj Harnold już wyszedł z elki. On tutaj już wiele się tak naprawdę dowiedział, podał dużo informacji, że tutaj nie była za dobrze kryta, że na pewno na elektryku nikt nie siedzi. No ale tutaj obijany jest to żywiec Rój, tutaj zginął. Dostał od Travisa z tego MP9. Travis tutaj na właśnie drabince. Ale muszę teraz być w trudnej sytuacji, ale Walczak też ginie. No on z tej broni naprawdę potrafi trafić, ale Jason i Harnold z fragami. Tak więc runda znowu bardziej po stronie terrorystów, chociaż pan teraz z fragiem z tej AWP, Magic Stick. Udało się mu tutaj wyciągnąć zawodnika terrorystów, który źle się wychylił, który nie spojrzał za bardzo na eskę właśnie. SMN teraz strzela się z Coulsonem, ale i zostaje sam pan i jeden na dwóch. Musi jakoś odnieść ten pomysł, chłopaka leży, ten noscope nie zsiadł, niestety było blisko i teraz Harnold z fragiem. Mamy rundę dla Orłów. Udało im się wygrać tę rundę właśnie. Trzecią rundę. Na tej mapie właśnie, na mapie The Train. Zobaczmy, jak to się potoczy, jak będzie wyglądać ta runda, cała drużyna antyterrorystów, prawie cała, na diglach z tymi pistoletami, to jak dobrze wiemy, siadają czasem magiczne headshoty, tak więc może się podzieć w tej rundzie. Teraz zobaczmy, pan on tutaj bardzo agresywnie podszedł, podchodzi tego, ten bomb sobie bez naszego widział, tam na pewno widział kawałek ciała kapitana drużyny Orłów Harnasze, ależ headshot, właśnie o tym mówiłem, pan z fragiem otwierający, taki entry frag. Można powiedzieć, teraz tam Walczak jeszcze próbuje trafić ten granat, no niestety sięgnął tutaj zawodnika Muchachos. Jason z fragiem właśnie z tego Kobe. Teraz Travis, no headshot, tak jak powiedziałem, ten Deagle naprawdę potrafi czynić cuda. Teraz jeszcze Travis próbuje trafić, Travis znowu z kolejnym fragiem na tym elektryku. Zobaczmy, Travis trzeci frag, no Travis naprawdę poskładał tutaj terrorystów. Nie dał im podejść na właśnie bomb Zajdana, tego elektryka. Teraz zobaczmy kursą za lupą, tutaj będzie się musiał bronić. A tu szaszują zawodnicy antyterrorystów i nie miał szans zawodnik Tero. I mamy rundę dla drużyny El Muchachos. Może i pozwoli tutaj jedną rundę wygrać Orłom, ale chyba na tym poprzestaną, bo naprawdę popatrzmy, jak trafiał ten Travis na tym elektryku. Trzy fragi, bardzo ważne. Tam jeszcze pan on otworzył tak naprawdę tę rundę z niezłym fragiem na Harnoldzie. Teraz zawodnicy terrorystów, oni na takim eko, na tych tekach, podlokach próbują tu podejść, ale Przemo ależ tu poskładał, że będzie ej, zobaczmy. No ale pan nie pozwala mu dokończyć tej rundy, dobić tego ostatniego zawodnika. Mamy rundę dla oczywiście El Muchachos. Przemo, no naprawdę te cztery fragi, udało się mu tam trafić tych czterech zawodników śmiertelnie. I mamy teraz już takie, można powiedzieć, fulla po stronie Tero, ale to na pewno nie jest taki pełny full, no mamy dwa Galilei, jeden UMP. Brak AWP, tak więc to na pewno nie jest za dobrze. Zobaczmy teraz, żywiec Lion tutaj podchodzi,
Z tym kałachem na odnowie, może coś trafić, a trafić tutaj, to będzie przed ważną sytuacją, bo na pewno tutaj będą chcieli podejść zawodnicy terrorystów. Będzie musiał tutaj obronić, on lubi kryć te drabinki, lubi tam właśnie z elektryka patrzeć. Tak więc przed właśnie, tak jak powiedziałem, ważną sytuacją się znajduje ten zawodnik teraz. Znaczy więc tutaj coś próbuje skanować przez tego smoka, no nie za bardzo wiemy w które miejsce patrzeć, bo w każdym momencie może się zdarzyć coś. Tam mamy pojedynek oczywiście na odlotę, pan teraz się strzela, pan trafia, ale Travis też dokłada fraga, kolejny zawodnik tutaj schodzi po tej trawicy, to Baldziak został trafiony. Tutaj mamy powrót, ale to Jason wyciąga, to SMN, a Travis też ginie, pomimo tego fraga. I mamy jednego zawodnika, to Coulson, znowu jeden zawodnik, ostatni zawodnik to właśnie Coulson, last man standing, i zobaczmy czy uda się tutaj coś zrobić. Ten flash siadł, no i nie spodziewał się, że poczeka troszeczkę przemoc z tym zejściem tam na dół. I mamy rundę dla antyterrorystów. Tutaj pierwszy wynik obstawiony 16-8 dla Orów. No jak na razie ten wynik nie wygląda tak, jakby miał. Nie wygląda, żeby się na to zbierało, żeby ten wynik miał tak wyglądać. No zobaczmy, no 5-1. Na razie bardzo jednostronnie. Zobaczymy, czy teraz terroryści coś pokażą. Chociaż tu widzimy petki tylko i jednego teka, tak więc dużo to nie jest, ale można coś ugrać. Może czymś zaskoczą tutaj te antyterrorystów. Zobaczmy, tutaj nie za dobrze kryją tej zawodnicy drużyny broniącej ten. Ależ tu Pinia z tego non-scope'a trafił przez smoka, no proszę bardzo, Pinia z drugi frag. Ależ tu Pinia z obronił, nie spodziewałem się tego, że on tak wyjdzie z tak trudnej sytuacji. Bo nie wiedział, że tam już podchodzą zawodnicy terrorystów. Zobaczmy, a i tutaj buduje. Teraz SMN przed szansą, SMN trafi, ale ginie, wyciąga go nam Lord Arnold. Teraz zawodnicy terrorystów będą próbowali przyjść na bomb save, ale wiedzą o tym zawodnicy drużyny broniącej. To Przemo wyciąga fraga i zostaje sam Terebalas Baldziak, i on już nie ma szans z kałachem pana. I mamy rundę dla znowu dla Buciacios. Jeszcze 3 rundy i wynik 16-8 dla Orów nie będzie możliwy, bo jak na razie El Mujer jest bardzo w gazie i 9 punktów wydaje mi się zdobyć dla nich to nie będzie trudne wyzwanie. No ale czekajmy, zobaczmy jak to się potoczy. Teraz sobie drużyny na spokojnie wyczekują, może jakiegoś skrótu, żeby jakiś zawodnik wychylił, żeby coś właśnie zobaczył ciekawy, właśnie tak jak Travis, ale tutaj co to wyciągnięty, ta głowa siadła z tego SG. Teraz ten oto poleciał, żeby właśnie już nie mogli tu podejść zawodnicy terrorystów, żeby musieli się trzymać z dala od bombsite'u B. Chociaż na tę chwilę Pinia z fragiem, ale że on trafia z tej awupy. Naprawdę robi swoje ten zawodnik Przemo, tutaj próbuje się strzelać z Waldziakiem bodajże. Nie, to przepraszam, to Jason. No ale Jason już zostaje wyciągnięty przez pana, ten granat znowu trafił idealnie. Zobaczmy teraz, pan tutaj walczy, pan z fragiem, i zostaje sam, sam Waldziak, ostatni zawodnik. Udaje się tej pana wyciągnąć i zostaje jeden na jednego na SMN-a. SMN wie na pewno, że Waldziak jest gdzieś tutaj, na tym starym BS-owym. Na pewno wie, że gdzieś tutaj się czai, ale będzie chciał to obejść właśnie, żeby zaskoczyć to SMN-a. Zobaczmy, co Waldziak nam pokaże z tego SG. Tutaj nie było tego na pewno słychać, bo za daleko jest SMN, żeby takie rzeczy usłyszeć. Tutaj Waldziak podchodzi dość szybko, ma mało czasu, 15 sekund do końca, no. Czasu, jak powiedziałem, coraz mniej, na pewno będzie próbował plantować, ale wątpię, żeby mu się to udało. Plan smoku, tak więc może się to udać, ale SMN na posterunku trafia zawodnika, który plantował bombę. No był bezbronny, tak więc za bardzo nie mógł nic powiedzieć Waldziak w tej sytuacji. Za długo to wszystko trwało. Tego czasu już potem było niewiele, tak więc nie miał czasu, żeby coś pokazać nam zawodnik drużyny terrorystów. Ale plant bomby, no nie, nawet nie było planta bomby, tak więc tych pieniędzy też za dużo nie ma. Taki pól bez granatów trochę. Żywiecu jeszcze tylko zagrał Eko, on uznał, że P250 zagrał, następnej kupi AWP. Zobaczmy, teraz Travis tu podchodzi, ależ oberwał tutaj. Żywiecu na pewno się tego nie spodziewał, no i przez to tak naprawdę zginął.
zginął, no zobaczmy. Ten Nate jeszcze też dobry poleciał, bo to walcz jako Berno 50 HP, 49 dokładnie. Zobaczmy pan Zraszowo, on lubi zraszować to ten bomb zajebę. Nie wiem dlaczego nie są na to jeszcze przygotowani zawodnicy Orów Karnasia, 2 fragi dla tego zawodnika. To bardzo dużo zmienia w tej rundzie. Teraz Jason, on za tym papierem toaletowym, wydaje mi się to Regina, ale tutaj trafia Jason, no skrytka idealna można powiedzieć, 2 fragi. Ale został wykończony przez Przemo i SMN też dokłada fraga. Tak więc mamy rundę dla El Muchachos. Przepraszam za to ziewnięcie. To wcale nie dlatego, że ten mecz nie jest ciekawy, bo wiele się tak naprawdę dzieje. No 9 rund i tak naprawdę o wszystkie bardzo dynamiczne, te drużyny nie lubią czekać. Lubią właśnie szybko wjechać na przeciwników. Tutaj cały czas raszuje to pan na przykład, ten bombside B, tam próbuje skrócić zawsze podejść właśnie tych zawodników, żeby wyciągnąć kogoś na szybko na początku rundy, bo to zawsze daje przewagę. I naprawdę pomaga wygrać w późniejszym etapie gry rundę. Travis teraz z fragiem, no właśnie tak jak powiedziałem, znowu zaszował, żeby skrócić te pozycje, żeby sprawdzić, no ale Jason i fraguje, tak więc czy to się opłaciło? Nie do końca, ponieważ mamy 1-1. Teraz pan on tutaj przed dużą szansą, na pewno musi trafić Jasona, żeby ten nie wybiegł na bombsite. Nie może się pomylić zawodnik El Muchachos, on tutaj wycofuje, no chyba w złym momencie, bo tam wychodzi już Jason, on wyszedł z tego Jelki. A zobaczmy, zawodnicy terrorystów wyjeżdżają już na bombsite B, to Harno tutaj prowadzi tych dwóch zawodników tylko, to Coulson, ale on cofnął, bo zobaczył, że jego kolega nie żyje, Jason z fragiem. Więc mamy 3-3, znowu bardzo wyrównana runda, zobaczymy jak ona się skończy. Pinias tam z AWP może poskładać, on celowany. Pinias z pierwszym fragiem, pan też dokłada fraga, żywie z Luis sam, 1-2, tak więc runda bardzo się niefortunnie potoczyła dla Orów. Jason zostaje, znaczy to żywie z Luis oczywiście, zostaje sam i ginie. Pinias z fragiem, no Pinias z tej AWP naprawdę trafia. Może i zamyka, ale widzimy jak dużo robi tak naprawdę dla tej drużyny. Wydaje mi się, że nie zasłużenie to ostatnie miejsce, chociaż to Travis, tak naprawdę pamiętamy tę rundę, 3 strzały, 3 headshoty, to jest Digla w głowy przeciwników, tak więc on też potrafi dobrze trafić, tak więc zobaczmy teraz Waldziak, ależ agresywnie z tym makiem wyjeżdża, ale nie udaje się to. Teraz SMN z drugim fragiem, to Hardor nie żyje, ale żyje, nie dołożył fraga. Pinias teraz puduje, no niespodziewanie Travis z fragiem, Travis z dwoma fragami. Żywiec mi może jeszcze coś dokłada, ale to pan ostatecznie kończy tę rundę. Mamy 10-1, no bardzo jednostronne spotkanie. To już na pewno wynik 16-8 dla Orów Karnasia nie jest możliwy. No tak jak powiedziałem, strona antyterrorystów jest bardzo prosta w porównaniu do strony terrorystów. Po stronie terrorystów naprawdę trzeba się dobrze przygotować, trzeba pokazać ciekawe taktyki. Teraz pan znowu skraca, pan będzie chyba przed szansą, pan tutaj dobrego tego Nate'a rzuca. Może tam odstraszyć zawodników terrorystów. Żywiec mi troszeczkę opity, ale to nie jest za wiele. Teraz zobaczmy Przemo, tutaj próbuje skanować, nie trafia żadnego zawodnika, ale Travis, ależ on tutaj skrócił. Znowu skracają zawodnicy El Muchachos, oni naprawdę grają bardzo agresywnie, wiedzą teraz już wszystko, wiedzą, że cała drużyna jest przed bombsite'em B. Teraz Jason, ale on tutaj wyciąga. Ten skrót się na pewno nie opłacił. Pinias teraz z AWP, on może tutaj wyciągnąć, może poskładać. Będą teraz tam wychodzić zawodnicy terrorystów. No Pinias, będziesz w trudnej sytuacji, zaraz zobaczmy. Wychyla jeden zawodnik, ależ Waldziak headshot, no Pinias puduje. I zobaczmy teraz SMN. A on za tym elektrykiem, pierwszy frag na jego koncie, ale czy uda się mu więcej wyciągnąć żywiec z Lui? Nie, nie pozwala na to. Uznali zawodnicy terrorystów, że koniec tego dobrego, nie można dać więcej wygrać El Muchachos. Mamy frag oczywiście dla pana, ale on no od razu zostaje wyciągnięty przez Coulsona, zostaje sam Przemo i ten Nate zabójczy.
I mamy rundę dla Orów Farnasia. Oczywiście. Teraz zobaczmy, jak to się potoczy. Obie drużyny na fullu, bo wiemy, że antyterroryści pieniądze mają. Teraz Jason tutaj wyciągnięty przez SMN-a. No to jest zły początek znowu dla Orów Farnasia. Zły początek rundy. To na pewno nie wygląda dobrze. 4 na 5, 10 do 2 gra. 2 do 10 w sumie powinien powiedzieć. 2 na 10 ten wynik. Teraz żywy tutaj wyciąga, ale pan od razu pomaga. Może i nie pomaga, ale myśli się za kolegę. Teraz pan on tutaj z kałachem bardzo agresywnie skrócił te pozycje. Zobaczymy, czy to się opłaci temu zawodnikowi. No już jednego zawodnika wyciągnęli, ale to był jeden za jeden. Teraz zobaczmy, SMN tutaj wcelowany w tę odnogę. Może tam kogoś dostrzec, zauważył Arnolda. Baldiek teraz podchodzi z prawej strony. On może zostać zauważony przez SMN-a. Tutaj SMN próbuje coś trafić. Pinias wyciągnięty przez Coulsona, tak więc bobside jest prawie zajęty. No, w sumie nie prawie zajęty, ponieważ mamy też jeszcze dwóch zawodników, ale Baldiak flagiem. SMN próbuje coś strzelać. Travis wyciąga, ale Arnold nie trafuje za pana i Travis też ginie, tak więc mamy rundę dla Orów Farnasia. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No 10 do 3, no ten wynik jeszcze da się z niego wyjść. Comeback zawsze jest możliwy. Wystarczy, jakby te dwie rundy jeszcze wygrali terroryści, to naprawdę jest wiele na tej mapie. Można zawsze potem coś ugrać po stronie antyterrorystów. Teraz zobaczmy, cała drużyna, znaczy trzech zawodników raszuje tutaj od nogę, gdzie nikogo nie ma, tak więc wszyscy zawodnicy wiedzą, że wszyscy zawodnicy są pod bombsite'em B. Tutaj przemów celowany. Do czwórki będzie chyba próbował coś zrushować. Nie, on wycofuje się. Kapitan drużyny antyterrorystów. Teraz Pinia zależy tutaj zrushował. Nie wie, że Jason jest tuż pod nim. Ale SMN nie myli się. Wyciąga tam zawodnika. Także wiedzą, że też teraz terroryści, że skrócili. Zawodnicy antyterrorystów trafi z fragiem, ale Żywiec tutaj też dokłada swoje 3 grosze tak naprawdę do tej rundy. Więc mamy 4 na 3. To jednak przewaga ciągle jest po stronie antyterrorystów, chociaż ten Nate też będzie zabójczy. Tak jest, pan tutaj wyciąga. Granaty naprawdę w tej grze latają bardzo często, trafi z fragiem. Wyciągnięty jest, ale to Coulson oczywiście, ale Coulson staje sam. Przemo też trafiony, ale SMN kończy tę rundę. I mam 11 do 3. Ostatnia runda pierwszej połowy, runda 15. I zobaczymy, kto ją zabierze. Ponieważ no, wynik 11-4 też jest jeszcze nie najgorszy, więc Orły Harnasie naprawdę nie powinni się poddawać jeszcze, ani nie powinni dawać za wygraną w tym momencie rozgrywki, bo to wiadomo, że zawsze się może wszystko zdarzyć w Counter-Strike'u. Szczególnie po stronie antyterrorystów, po której o wiele łatwiej się broni na mapie terrain tych bombsite'ów niż i atakuje. Teraz zobaczmy, Travis on tutaj wyciągnięty na drabince, ale 9 HP tylko na koncie. Żywiec Luja, ależ on tutaj został spalony przez zawodnika antyterrorystów. To SMN tutaj wyciągnął. Teraz zobaczmy pana, ależ tutaj podszedł tę drabinkę. To jest bardzo dobry pomysł. Na pewno nie spodziewają się tego zawodnicy Orów. Nie wiedzą, że to jest zawodnik. Nie wiedzą na pewno, że on skrócił ten bombsite B, chociaż teraz Jason tutaj podchodzi na szatniach. Na pewno będzie przed szansą, ale Jason tu wyciągnięty, no tylko tek miał w ręce, tak więc dużo dwie tu nie było. Baldiak z fragiem. Kopinia sam trafi. Trafiony. Pan też dokłada fraga, SMN z fragiem, tak więc zostaje sam Coulson. 1 na 3, on musi coś spróbować w tej rundzie, chociaż wiedzą, że oni zawodnicy tam 40 przemu trafiony, ale pan tu od razu z pleców podbiegł. I 12 do 3.
dla El Muchachos. Teraz mamy pauzę chyba na serwerze, chyba jakąś taktyczną. Czekamy, czekamy, jak to się potoczy to spotkanie. No, obie drużyny grają, no ciekawie, chociaż tutaj ewidentnie Orły odstają troszeczkę w tej rozgrywce. No, nie pokazali za bardzo ciekawego po stronie terrorystów. Zobaczymy, czy te potrafią może lepiej bronić tych bombsite'ów właśnie niż je atakować, ale ten wynik na pewno nie jest dla nich najlepszy. Tylko 4 rundy dzielą El Muchachos od wygrania tego spotkania. Jeśli te rundy będą jedną za drugą teraz, to spotkanie będzie chyba rekordowo szybkie, bo jak widzieliśmy, naprawdę dynamiczna jest ta rozgrywka. No po stronie terrorystów teraz w sumie. Pan tutaj aż strzela. On tutaj 18 fragów aż trafił w tej rozgrywce, chociaż Travis nie odstaje jakoś bardzo, 17, a SMN 16, tak więc dość upchani na przedzie tabeli. Teraz zobaczmy, aż Travis tutaj podchodzi. Oni chyba podejdą tutaj na bombsite B, zawodnicy terrorystów. Tak jak powiedziałem, to jest najłatwiejsze podejście na tej mapie, na pierwszą rundę. Wiedzą o tym zawodnicy obu drużyn. Tutaj chyba fejkowy flash poleciał, to w smoke, przepraszam, na bombsite A. Żeby się czegoś spodziewali zawodnicy antyterrorystów. Zobaczmy, ale to rotacje są bardziej chyba pod bombsite B. Wiedzą, że to był chyba fake. Zobaczmy teraz Lord Arnold. On tutaj w bardzo dobrej pozycji może coś poskładać. Zobaczmy tam zawodnik przebieg, ale pan sprawdził te pozycje. No bardzo dobrze się zdało ten zawodnik Travis z fragiem. My mamy tylko 3 zawodników po stronie antyterrorystów jeszcze przy życiu. Teraz zobaczmy Travis. Będzie próbował trafić, jak tylko 6 HP na jego koncie. SMN właśnie dobija tego zawodnika. Travis, kolejny frag, ależ headshot. I zostaje sam Coulson, 1 na 5. No teraz to już nie za bardzo zostaje, ponieważ nie żyje. Został tam wyciągnięty z tego USP-ka. I mamy rundę dla terrorystów. Zobaczmy, jak ta gra się potoczy. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo szala zwycięstwa jest teraz przechylona już na stronę Muchachos. Teraz antyterroryści Nike, choć tutaj Jason z fragiem, z tej P250. SMN też dokłada fraga, ale to SMN 2 fragi, zobaczmy, żeby z fragiem. Tak zwany 3 na 3, chociaż teraz Waldziek będzie próbował zrushować tę drabinkę, to już czeka pan. I Travis też z fragiem, i Travis kończy tak naprawdę z dwoma fragami tę rundę. Na konto naląduje oczywiście Muchachos. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądać. Tutaj na spokojnie zawodnicy terrorystów smoki poleciały. Zobaczmy, gdzie one tutaj wylądują, na elektryka, żeby zasmokować, żeby nie mogli tam antyterroryści nic zobaczyć, żeby odciąć, można powiedzieć, tutaj od nogę i lodóweczkę, znaczy elektryka. Lodówka. A wydawało mi się, że to się nazywa lodówka swoją drogą, ale wracając do meczu, tam żywiezują, tam wcelowany chyba zaraz będzie. Schowany na górze, na tym punkcie on właśnie trafia, nie, on nie trafia, to Jason z fragiem. Waldziek też dokłada fraga, ale paka już leży na bombsite B, 4 zawodników przy życiu. Teraz SMN mocno obity do 10 HP, Travis też nie ma HP za wiele, tak więc może być ciężko. Travis z fragiem, ależ on tam wyciągnął tego zawodnika, więc to jeszcze się może ta runda udać zawodnikom drużyny terrorystów. Zobaczmy, Travis oberwał. Dobrego molotowa rzuca na bombę, żeby nie udało się tam zdefować. Pan tutaj, pan z dwoma fragami, spalił Travis, ależ ta runda wyszła
dla terrorystów. Co oni tutaj zrobili, jak oni tutaj pokonali, można powiedzieć, zawodników antyterrorystów. No, bardzo ładnie tutaj się zachowali. I ten Molotow, wyczekanie, potem wychylił tam, chyba to pan, jeśli się nie mylę, z makiem i poskładał. Tak więc naprawdę świetnie to rozegrali zawodnicy El Muchachos. Wydaje mi się, że po tej rundzie można powiedzieć, że śmiało zasługują przynajmniej na remis w tym spotkaniu. I teraz zobaczmy, jak pokażą, czy postawią tę kropkę nad i, jak to mówię, chyba co grę. Żywiec Lui jest fragiem, ten entry frag na pewno się przyda Orun Harnasze, żeby jeszcze ta nadzieja się tliła. Teraz Pinias tutaj wyciąga zawodnika antyterrorystów. Tutaj Pinias wyciągnięty przez Waldziaka. No mamy, można powiedzieć, jeden za jeden, ale to ciągle jest przewaga po stronie antyterrorystów, po stronie Orów Harnasia i kolejny frag ląduje na ich konto, tak więc oni się jeszcze nie poddali. Chociaż dwóch zawodników teraz podchodzi to Travis i Pan, oni w poprzedniej rundzie w takiej samej dwójce ugrali rundę bardzo dobrze. Zobaczymy, czy i tym razem uda im się tego dokonać. Tam zobaczmy, Waldziak, on z Famasa będzie przed szansą, teraz tam Travisa widzi, ale Travis nie myli się. Teraz Harnold, on za pociągiem, widział go na pewno Travis. Na pewno dostrzegł tę głowę, no teraz dopiero zauważył chyba kapitana drużyny Orów. Pan tutaj wie, że Lord Harnold podejdzie, pan cały czas spokojnie wyczekuje, Travis tam daje się wyciągnąć, no i teraz zostaje sam pan jeden na trzech, ale trafia tutaj Harnolda, pan z kolejnym fragiem, zobaczmy, może się mu uda, 14 sekund do końca, czy, no on musi splantować teraz bombę, bo czasu jest coraz mniej. Pan leci, zobaczymy, czy uda się ugrać mu tego klacza, 1 na 3. Smoka rzucił, żeby jakoś wydostać się z tego bombsite'u. Nie wiem, co ten załanik tutaj chce wykombinować. Teraz pan, cały czas z tym molotowem. Bardzo ciekawe tak naprawdę zachowanie, nie wiem dlaczego on to tak zrobił, wiemy, że... Dlaczego chcą się molotować? Co się stało w ogóle? Ależ to było ciekawe zachowanie. No powiem szczerze, miałem się identyczną sytuację jak grałem w Counter-Strike, ale oczywiście runda i mecz ląduje na konto El Muchachos. Jednak ten molotow był bardzo taktyczny i przemyślany. Tak więc kończymy to spotkanie oczywiście wynikiem 16-3, jeśli dobrze pamiętam. Chciałem podziękować obu zawodnikom, sponsorom, czyli Smakosfera, Kalimex, Coolnet, MBT Production, Studio Abrys i Kotwiczowi. Tak więc jeszcze przypominam o giveawayu, wystarczy zostawić subskrypcję na tym kanale, wejść na fanpage Kryoni i będzie myszka Rival 600 losowana. Ja tymczasem się żegnam, zapraszam chyba na następne spotkanie, nie jestem pewien kiedy ono będzie, bo chyba jutro nie ma, a więc chyba dopiero w poniedziałek. Ja się żegnam, przenoszę do siebie na streama i dziękuję bardzo.